Młodzież recytuje poezję. Finał 30. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim wyłonił najlepiej interpretujących klasykę poezji, ale też współczesne utwory. Te wyrażone w języku Goethego uczniowie szkół podstawowych i średnich prezentowali w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Du drückst mich an deine Brust, wischt meine Tränen weg. Jest tutaj dobrowolność wyboru wiersza, tylko my tu dysponujemy takim kompendium, gdzie można zaczerpnąć inspiracji, aczkolwiek w tym roku cieszymy się bardzo, ponieważ wiele uczestników wybrało nowe wiersze, więc nie ma tej powtarzalności, z czego też bardzo się cieszymy, że jeszcze oprócz tego, że chcą się uczyć na pamięć wiersza w obcym języku, to jeszcze oprócz tego właśnie wyszukują czegoś nowego. Habisz nicht dieselben Träume schon geträumt von diesem Glück? Waren's nicht dieselben Bäume, Blumen, Küsse, Liebesblick? Wybrałam wiersz pod tytułem Schaukelträumer i opowiada on o huśtawkowym marzycielu, o dziecku, które huśta się na huśtawce i rozmyśla nad tym, jak to pięknie jest być marzycielem. Wybrałam wiersz Ein Kind erblickt das Licht der Welt von Horst Rehmann. Ten wiersz, który wybrałam, chodzi o tym, że dziecko jest jeszcze w brzuchu mamy i Pan Bóg gada właśnie z tym dzieckiem i to dziecko się boi, jak ma przejść do tych ludzi. I Pan Bóg mu odpowiada, że spokojnie, że się wszystko nauczy i że dla niego wybrał taki anioł. Ta niemiecka poezja jest troszkę trudna do nauczenia, ale że ja pochodzę z Niemiec, to dla mnie to jest takie troszkę łatwiejsze.